Helder Sa jest wychowankiem Wiktorii Gimaraesz i to właśnie z tego klubu został wypożyczony do Radomiaka. Umowa została zawarta na nadchodzący sezon, ale zawiera również opcję transferu definitywnego. Helder sam ma na swoim koncie 10 występów w portugalskiej ekstraklasie, a dodatkowo rozegrał 6 spotkań w reprezentacji Portugalii do lat 20. Jego nominalną pozycją jest lewa obrona, co oznacza, że w Radomiaku miejsce w składzie będzie rywalizował z Dawidem Abramowiczem. Portugalczyk to siódmy piłkarz, który w tym okresie przygotowawczym dołączył do Radomiaka Radom. Wcześniej kontrakty z Zielonymi podpisali Jan Grzesik, Michał Kaput, Krzysztof Bąkowski, Rafał Wolski, Edi Semedo i Pedro Enrique. Helder Sado łączył do Radomiaka, a z zespołem Zielonych pożegnał się Pedro Justiniano. 23-letni stoper został wypożyczony na najbliższy sezon do rumuńskiego klubu Petro Plujeszty. Justiniano grał w Radomiaku od 2022 roku. W tym czasie wystąpił w 14 meczach we wszystkich rozgrywkach. Wcześniej reprezentował barwę m.in. juniorów Juventusu, rezerw FC Porto czy Akademiki de Coimbra.